10 maja w całym kraju obchodzono kolejną już edycję Europejskiej Nocy Muzeów, do obchodów której jak co roku włączyło się Muzeum Regionalne w Łukowie. Z tej okazji przygotowana została zupełnie nowa wystawa poświęcona historii Ludowego Wojska Polskiego pod tytułem W koszarach i na poligonie, zorganizowana wspólnie z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz pozostałe wystawy, które na co dzień można oglądać w placówce. Muzeum przygotowało też kiermasz sztuki ludowej, zaś spragnieni mieli możliwość degustacji naturalnych olejów tłoczonych na zimno w rodzimej olejarni, czy też możliwość spróbowania wojskowej grochówki. Nowością była gra terenowa pod tytułem Moje Miasto Nocą, o której rozmawialiśmy z Małgorzatą Szczygielską, pracownikiem muzeum. Muzeum Regionalne w Łukowie przygotowało na Noc Muzeów wiele atrakcji. Co to są za atrakcje? Między innymi mamy w tym roku zupełną nowość, czyli grę miejską, którą właśnie zakończyliśmy. I cieszymy się z tego, że wszystkie nasze ekipy wypuszczone w teren wróciły w pełnym składzie, nikt się nie zagubił, nikt nie zabłądził. Wróciły także nasze posterunki, czyli generalnie możemy uznać tę grę za udaną. Na czym polegała ta gra miejska? Co uczestnicy musieli wykonać? Dla uczestników przewidziane były takie specjalne koperty ze wskazówkami, według których musieli odnajdywać różne punkty na terenie miasta. Te punkty były albo zabytkami, albo jakimiś miejscami, które już nie istnieją, a kiedyś były ważne dla Łukowa, albo były to pomniki. Generalnie staraliśmy się wybierać takie miejsca, które byłyby znane Łukowianom, ale zarazem, które byłyby ważne dla naszego miasta. Czy kosztowało Was to dużo energii dużo czasu zorganizowanie tej gry miejskiej, bo było to chyba po raz pierwszy w naszym mieście zorganizowane? Tak, po raz pierwszy i nie bardzo mieliśmy doświadczenie, dlatego tak naprawdę był to taki jakby trochę próbny występ w tym roku. Mamy nadzieję, że będzie to kontynuowane. Natomiast pomysł wyszedł do naszego dyrektora. Nasz zespół zajął się przygotowywaniem tych całego scenariusza tej gry miejskiej. Powiedzmy, że trochę pracy nas to rzeczywiście kosztowało, bo trzeba było wyznaczyć jakieś punkty, które rzeczywiście byłyby łatwe do odgadnięcia, ale jednocześnie, które by spełniały jakieś tam nasze założenia. Chcieliśmy też tą trasę wytyczyć tak, żeby nie była zbyt taka wysiłkowa, żeby to nie były zbyt dalekie miejsca, żeby się to wszystko koncentrowało tutaj w pobliżu centrum miasta. Ale tegoroczna Noc Muzeów to nie tylko gra miejska, ale chociażby wystawa, którą teraz możemy oglądać, wystawa związana z wojskiem. Tak, w tym momencie mamy tak jakby premierę wystawy poświęconej Ludowemu Wojsku Polskiemu. Eksponaty przyjechały tutaj do nas z Białej Podlaskiej. Są to prywatne zbiory dwóch kolekcjonerów, którzy się z nami tymi zbiorami podzielili. Wszystkie eksponaty pochodzą z lat 70., 80. i sam początek lat 90. Jest to różne wyposażenie wojska, Ludowego Wojska Polskiego, także różne narzędzia i sprzęty używane przez żołnierzy w czasie codziennego życia, bo mamy tutaj różne manierki, wyposażenie kantyny i tak dalej. Można tutaj poznać także różne sprzęty wojskowe, saperskie, wyposażenie czołgistów, które akurat mamy w tym miejscu, różne sprzęty łącznościowe, generalnie bardzo szeroki wachlarz różnych sprawności wojskowych. Podczas tegorocznej Nocy Muzeów Łukowskie Muzeum Regionalne odwiedziło ponad 1000 osób, które mogły pooglądać zamieszczone w nim eksponaty. Kolejna tego typu okazja będzie już za rok, zaś my już teraz zapraszamy na materiał z gry terenowej, w której mieliśmy przyjemność wystartować. Premiera materiału już wkrótce.